To jest program Kontrast Plus. Mariusz Skopek, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Dawid Ruszczyk, radny Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie, panie radny. Witam serdecznie. Panie radny, wczoraj naszym gościem był z kolei pan radny Robert Fischer z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomniał o taki biuletyn, który na koniec kadencji Andrzeja Kosztowniaka został wydany przez magistrat. Tam jest takie podsumowanie inwestycji zrealizowanych w ciągu dwóch kadencji prezydenta Andrzeja Kosztowniaka. No, zdaniem radnego Roberta Fischera, prezydent Witkowski miałby problem, aby taką ankietę, aby taki biuletyn stworzyć, bowiem tych inwestycji ukończonych przez niego jest mało. Pan zgodzi się z tą opinią? Mówimy o tej broszurze wydanej za miejskie pieniądze, w ramach kampanii wyborczej na koniec kadencji. To znaczy chyba nie w ramach kampanii, tak tłumaczył magistrat wtedy, tylko no, przez magistrat, aby podsumować inwestycje zrealizowane czyli na początek kampanii. Natomiast ciężko porównywać 8 lat pracy z 4 latami pracy. Więc nie widzę uzasadnienia, żeby w ogóle tą broszurę w jakikolwiek sposób porównywać do wkładu pracy Radosława Witkowskiego. Natomiast taka broszura, rzeczywiście możemy i pewnie możemy i to zrobimy po kolejnej kadencji, będziemy porównywać, możemy porównywać inwestycje, które wydarzyły się za dwóch kadencji Andrzeja Kosztowniaka, Radosława Witkowskiego. Natomiast pan radny Fischer, z tego co pamiętam, zwrócił uwagę chociażby na utwardzanie ulic, że to się odbywało i były to no, też duże kwoty. Jak się okazuje, nie były aż takie duże, bo było to bodajże 7 milionów w przeciągu 8 lat sprawowania władzy, gdzie za kadencji Radosława Witkowskiego tych dróg przede wszystkim jest w tym momencie ponad 130 już utwardzonych. I no, jeszcze mówisz tutaj o radomskim programie drogowym? O radomskim programie drogowym. Natomiast kwota, która została wydana na ten program, jest już w tym momencie ponad 22 miliony bodajże, gdzie jeszcze nie wszystko zostało rozliczone, a kolejne przetargi są już ogłaszane, więc... Panie radny, a może pan wymienić 2, 3, 4, 5 takich inwestycji, które rozpoczęły się w trakcie kadencji Radosława Witkowskiego, takie duże inwestycje i zostały zakończone i w pełni oddane do użytku? Myślę, że radomski program drogowy jest takim programem. Znaczy, on jest ciągły, on będzie oczywiście trwał. Ale też ma pan świadomość tego, że jednak są to ulice gruntowe, one są owszem utwardzane, czasami są to odcinki tylko tych dróg. Natomiast ja pytam o takie duże inwestycje, o których między innymi mówił radny Robert Fischer. No, zgadza się. Natomiast nadal nie możemy porównywać 8 lat do 4 lat. No ale jest też to... na pewno w tej kadencji 2010-2014 też jakieś inwestycje były robione i oddane do użytku. Nie twierdzę, że nie bez opóźnień, natomiast... Dokładnie. Natomiast czy pan potrafi wymienić taką dużą inwestycję, która została rozpoczęta za kadencji pana prezydenta Radosława Witkowskiego i zakończona w ciągu właśnie tych 4 lat? No to mamy Radomskie Centrum Sportu. No, ale niedokończone jednak. Ale jest podpisany aneks, który opiewa bodajże na początek listopada, gdzie hala ma zostać oddana. Choć no, trzeba powiedzieć, że no, spoglądając na plac budowy, ja mam pewne wątpliwości co do tego. Dobrze, natomiast mamy wykonawcę, który pod tym aneksem się podpisał. Nie wywiązał się z pierwszego terminu, który miał być w sierpniu. I skoro twierdzi, że w listopadzie będzie to zakończone, to wydaje mi się, że nie pozostaje nam nic innego, jak zaufać. Przy okazji tego jest też, są korty tenisowe. Więc to jest inwestycja, która, bardzo potężna inwestycja, która zostanie ukończona w tej kadencji. Mamy kamienicę Deskurów, którą już wiemy, że niestety będzie opóźniona. Bo pod koniec roku trzeba pamiętać o tym, że to są inwestycje takie, jak kamienica Deskurów, trochę nieobliczalna. Bo wchodząc na budowę takiego zabytku, nie wiemy, co się wydarzy. Nie wiemy, jak będzie zachowywał się konserwator zabytku w momencie, kiedy mogą pojawić się nowe okoliczności. I w tym wypadku tak było, więc wszystkie prace zostały przedłużane. A czy pan właśnie nie obawia się tego, że w tej kampanii wyborczej opozycja jednak będzie wyciągała państwu to, że jednak no, tych inwestycji tak do końca nie udało się zrealizować? To będzie jednak taki ważny element tej kampanii. Ja myślę, że mieszkańcy widzą przede wszystkim to, że
po raz pierwszy ktoś w mieście wziął się za tak ważne inwestycje jak rewitalizacja miasta kazimierzowskiego, jak poprawa Placu Konstytucji, jak chociażby ta hala. Tego od lat brakowało nas, zwłaszcza, że mamy trzy drużyny właściwie już w najwyższych szczeblach rozgrywek. Mówię o Rosie, Czarnych i teraz Radomce. Jeszcze mamy Radomkę. I to jest jakby najważniejszym punktem, że my to zaczęliśmy robić i my to skończymy robić. Nawet jeżeli są różne okoliczności, w przypadku Deskurów, w przypadku Rosy, mówię o hali, są różne okoliczności, które wydłużają te terminy, te inwestycje zostaną skończone. Natomiast przez lata w naszym mieście celem ożywienia, celem pokazania Radomia jako rzeczywiście ważnego ośrodka kulturalnego, sportowego, nigdy się nic nie działo pod tym kątem. Czyli budowa na stadionu przy Narutowicza to nie była chęć nieco podwyższenia tego standardu, nie wiem, treningów i meczów i zawodów sportowych, bo jest to stadion piłkarsko-lekkoatletyczny. Zgadza się, ale zobaczmy, jakie do tej pory wydarzały się tam imprezy. Zazwyczaj były to, z tego co pamiętam, olimpiady młodzieży, no i mecze trzeciej, czwartej ligi piłki nożnej. W tym momencie mamy, uważam, genialny i po raz drugi stworzony miting lekkoatletyczny. No i nowa hala, która dopiero nam pozwoli na tworzenie rzeczywiście dużych imprez zamkniętych. Panie radny, jeśli chodzi o kolejną inwestycję, ta sesja Rady Miejskiej w sprawie lotniska, ta kwestia przekazania 350 milionów złotych w ciągu 20 lat PPL-owi, pana zdaniem ta sesja i to, co się wtedy stało, ta zgoda radnych na to już zamyka kwestię lotniska i tak naprawdę te prace rozpoczną się? Ja mam taką nadzieję przede wszystkim, bo to czy się rozpoczną, to w tym momencie wszystko zależy od PPL-u, bo teraz on będzie jakby operatorem tego lotniska i PPL będzie odpowiedzialny za wszystkie inwestycje. Myślę, że umowa jest tak zabezpieczona, że PPL nie ma wyjścia, musi tę inwestycję zrobić. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że prezydent miasta, zarząd lotniska byli gotowi sprzedać swoje akcje, tak żeby PPL przejął tak naprawdę za symboliczną złotówkę lotnisko, gdzie PPL w trakcie negocjacji zmienił swój jakby tor i negocjacje się po pierwsze przedłużyły przez to, że PPL zmieniał zdanie. No i w tym momencie mamy takie rozwiązanie, jakie uchwaliliśmy. Pana zdaniem to jest dobre rozwiązanie, żeby właśnie przez płacić taką sumę? Myślę, że to jest wybór między tym, że miasto będzie się rozwijało dzięki lotnisku, bo to nie chodzi tylko o lotnisko, chodzi o całą infrastrukturę okołolotniskową w mieście, która dzięki temu może powstać. Więc my jako miasto nie jesteśmy w stanie ponieść takich nakładów, żeby te wszystkie inwestycje w tak szybkim tempie zrobić. Natomiast pokazuje to jedną rzecz, pewną nieudolność tego, jak to lotnisko zaczęło być tworzone i budowane. Z własnych środków stworzyliśmy właściwie, prezydent Kosztowniak stworzył terminal i taki właściwie prototyp lotniska, gdzie teraz musi być wszystko zburzone. Panie radny, tylko ja też jak tak sięgnę pamięcią, to ja sobie przypominam kolejne sesje Rady Miejskiej, czy to za poprzedniej kadencji, czy za tej, kiedy jednak kwestie lotniska były, owszem, tam były różne dyskusje, różne zdania, natomiast jak przychodziło do głosowania, to zarówno PiS, jak i Platforma dochodziły do wniosku, że jednak należy cały czas wspierać to lotnisko i liczyć na to, że jednak kiedyś nastąpią te regularne loty, więc czy to też nie jest troszeczkę tak przekazywanie tej całej odpowiedzialności na jedną ekipę, w zasadzie na jedną osobę, skoro no jednak radni Platformy Obywatelskiej też głosowali za tym, aby to lotnisko wspierać i rozwijać. Zgadza się. Natomiast pamiętam początek naszej kadencji, bodajże styczeń 2015 roku, albo luty, mogę mylić miesiące, gdzie w kasie lotniska było 0 zł. Skończyła się kadencja poprzedniej ekipy, w kasie lotniska 0 zł, gdzie już de facto powinny odbywać się loty. Więc ciężko nie stwierdzić, że to Andrzej Kosztowniak doprowadził do takiego stanu, w jakim lotnisko pozostawił,
wydając przy tym ponad 100 milionów złotych z kasy miasta. Nie było wyjścia. Prezydent Witkowski zdecydował, że postawi to lotnisko i to lotnisko zacznie latać. I tak się stało. Natomiast pieniądze, które były potrzebne i to i są potrzebne cały czas na rozbudowę pasa, na rozbudowę terminala, bo jak się okazuje, ten terminal jest znacznie za mały, żeby obsłużyć zadowalającą liczbę pasażerów. Więc uporczywie Radosław Witkowski doprowadził do tego, że to lotnisko wreszcie zostanie... Nieco chyba również, no nie chcę powiedzieć zadłużając, natomiast no, tą pożyczkę PSL-BEC jednak też będzie trzeba spłacić i to już jest... PSL-BEC był pożyczką poprzedniej kadencji. Nie Radosław Witkowski podpisał umowę na PSL-BEC. Jest pan pewien? Z tego, co pamiętam, to była końcówka kadencji Andrzeja Kosztowniaka. No nie wiem, mnie się troszeczkę inaczej wydaje, ale mogę się mylić. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze kwestię lotniska, czy państwo w ogóle rozważacie to, aby poprzeć wniosek o referendum w sprawie finansowania tej inwestycji, bo chociażby bezpartyjni radomianie oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej takie kwestie podejmowali? Myślę, że to troszeczkę za późno i jest to mimo wszystko już gra kampanii wyborczej. Trzeba pamiętać, że wniosek w sądzie został już złożony i nie wiem, czy już, czy lada moment będzie bodajże z Warszawy osoba zarządzająca i sprawdzająca tak naprawdę stan lotniska. A więc to referendum w tym momencie nie ma większego znaczenia. Natomiast nie rozmawialiśmy jeszcze o tym. Mamy sezon spokojny, nie mamy w tym momencie żadnej sesji Rady Miejskiej. Myślę, że jeżeli takie referendum zgłoszą bezpartyjni radomianie, tak? Tak, i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Na pewno będziemy o tym rozmawiać. Natomiast myślę, że te działania, które teraz podjęli, mogli podjąć znacznie wcześniej. Jak wygląda układanie list wyborczych do Rady Miejskiej z Nowoczesną? Jak ta współpraca się na tę chwilę układa? Bardzo dobrze. Jesteśmy grupowaniami, które bez problemu się dogadują, jeżeli chodzi o stworzenie list. Ja nie biorę jakby czynnego udziału. Po prostu z tego, co usłyszę od kolegów, że nie ma większych problemów i naprawdę będziemy mieli bardzo dobre listy. Ale nie ma większych problemów, bo mało tych członków Nowoczesnej będzie na listy i dlatego to na platformie jest korzystne? Nie chciałbym się wypowiadać, ilu będzie członków Nowoczesnej, bo nie wiem. Nie jestem w zarządzie partii, nie układam tych list, nie mam do nich wglądu, więc nie chciałbym się wypowiadać. Myślę, że to jest pytanie do przewodniczącego Rafała Rajkowskiego. Pan będzie startował w następnych wyborach do Rady Miejskiej? Nie wiem, nie jest jeszcze to potwierdzone. Nieprzypadkowo pytam o Nowoczesną, no bo też znamy te ogólnopolskie sondaże tej partii i tak się cały czas zastanawiam, że to też dla państwa jest oby korzystna współpraca, czy Nowoczesna też nie doprowadzi do tego, że i państwa nieco te wyniki wyborcze no, mogą po prostu spaść. Nowoczesna w Radomiu pokazała, że potrafi walczyć o swoje i potrafi walczyć o głosy mieszkańców, więc nie wydaje mi się, żeby przynajmniej u nas w Radomiu, gdzie no, my jesteśmy jakby takim może nie zamkniętym tworem, ale tutaj wszyscy się znają, prawda? Więc nie wydaje mi się, żeby dla nas w Radomiu było to obciążenie. A pana zdaniem, też pytałem o to wczoraj pana radnego Fischera, jak to, co dzieje się na tej ogólnopolskiej arenie politycznej będzie miało wpływ na wybory samorządowe? Czy to w jakiś sposób, no nie wiem, to co w tej chwili różnego rodzaju protesty związane z sądownictwem, czy to będzie miało wpływ na kampanię samorządową, czy jakby to jest zupełnie inna gałąź tej polityki? Mimo wszystko wydaje mi się, że będzie miało. Wydaje mi się, że nie będzie to wykorzystywane w kampanii samorządowej. Natomiast Polacy widzą i mieszkańcy Radomia przede wszystkim widzą, co się dzieje. To nie jest przypadek i to nie są zorganizowane akcje, to, że ludzie protestują. Jak próbuje nam to Prawo i Sprawiedliwość mówić, że jest to totalna opozycja i są zorganizowane akcje. Niektórzy twierdzą, że służby specjalne, nawet w Radomiu podobno służby specjalne tworzą atmosferę na sesji Rady Miejskiej, jak kiedyś twierdził pan radny Szary.
No, widzę, że w Platformie to naprawdę pana radnego Marka Szarego, to nie ma w zasadzie rozmowy, gdzie by nie zostało wymienione jego nazwisko. No, pan Marek Szary sam na to pracuje swoimi barwnymi wypowiedziami, teoriami, więc ciężko pana Marka Szarego pominąć. Natomiast wydaje mi się, że w Radomiu przede wszystkim ważne jest to, co będziemy tworzyć dla mieszkańców. To, co już się tworzy, czyli ten radomski program drogowy, hala sportowa, wszystkie inwestycje, które tak naprawdę poprawią jakość życia i pomogą w funkcjonowaniu mieszkańcom. A to będzie już ostatnie pytanie. To będzie tak, że jednak tą lokomotywą wyborczą Platformy będzie prezydent Radosław Witkowski, no bo widać jego, że tak powiem, aktywność w mediach, natomiast no, ostatnio ani konferencji Platformy Obywatelskiej, ani żadnych takich większych państwa działań. Czy to jest tak, że państwo oddaliście wszystko w ręce prezydenta? To jest tak, że została stworzona duża koalicja na rzecz zmian i Radosław Witkowski jest jakby twarzą. My jako Platforma Obywatelska oraz inne ugrupowania, chociażby Nowoczesna, popieramy kandydaturę Radosława Witkowskiego i nie widzimy lepszej kandydatury w mieście. I tym akcentem kończymy ten dzisiejszy program. Panie radny, dziękuję serdecznie za wizytę w naszym studio. Moim państwa gościem był dzisiaj pan Dawid Ruszczyk, radny Platformy Obywatelskiej. Ja już serdecznie dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.